W Mikoszowie huraganowy wiatr nie przeszkodził Mikołajowi w dostarczeniu prezentów. W jego imieniu do Stowarzyszenia Świętego Celestyna przyjechał wicemarszałek województwa dolnośląskiego Radosław Mołoń, który także otrzymał prezent z okazji Świętego Mikołaja. Po drodze spotkaliśmy Mikołaja, który dał nam zadanie do wykonania. Miał problem, bo też ten wiatr przeszkadzał na tych głozach, na jakąś awarię swojego, ma awarię swoich sań. No i kazał nam, prosił nas o wykonanie pewnego ważnego zadania. Jak to zawsze bywa w dniu Świętego Mikołaja, prosił, żebyśmy przekazali kilka podarków dla was, bo każdy powinien się cieszyć w dniu Świętego Mikołaja, prawda? Kto się cieszy, ręką w górę. Wszyscy lubią prezenty. Ale z racji tego, że dzisiaj mamy Świętego Mikołaja, myśmy tutaj z panem dyrektorem Andrzejem przywieźli wam podarunki, ale również też chcemy wam przekazać wszystkim waszym opiekunom, wam również życzenia zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Bo to są takie jedyne święta w roku, gdzie faktycznie wszyscy są razem, gdzie ten uśmiech na twarzy jest częściej, ale dla mnie najważniejsze jest to, żebyście byli szczęśliwi, żebyście byli zdrowi. Jak macie, jak opiekują się wami takie osoby, jak tutaj te wspaniałe trzy kobiety, to ja jestem wszystko spokojny. Każdy z podopiecznych stowarzyszenia otrzymał od niego mikołajową słodką paczkę.